Cześć, tu Agata. Zamówiłam sobie książkę jednej osoby, która bardzo fajnie maluje kwiaty, róże. Znalazłam tą osobę na Instagramie. Jest to Kerry Schmidt. Wydała już kilka książek o malowaniu, a ja właśnie dzisiaj z eBaya dostałam tą Painted Blossoms. I pokażę Wam. Co tu w środku jest? O, malowanie łapką. Ona dużo maluje, tak jak ja. Ja też maluję palcami. Są tutaj opisane techniki, jak właśnie malować takie abstrakcyjne kwiaty. Bardzo mi się podobają jej obrazy. Próbowałam kilka razy namalować w jej stylu, no ale mi nie wychodziło. Więc może teraz, o tu jakaś inspiracja kwiatami z ogrodu. A ona maluje właśnie w taki sposób, który mi się bardzo podoba. Taki efektowny, tylko w zależności jakie się dobierze kolorystykę. Ale tak mi się to spodobało, że właśnie postanowiłam sobie zamówić książkę. O, tutaj jest właśnie technika, co po kolei, jak ona to wykonuje. Książka jest co prawda po angielsku, ale to nie ma problemu. Przeczytam ją sobie. O, i tu są takie też fajne kwiaty. Tutaj znowu gdzieś technika, krok po kroku, step by step, jak to zrobić. Także zamówię sobie jakieś duże, o, te bardzo fajne. Zamówię sobie jakieś duże podobrazie, takie 90 na 90 na Allegro. I po świętach myślę, zacznę coś malować w tym stylu. Najpierw sobie wezmę książeczkę, wezmę ją sobie chyba w ogóle na wyjazd świąteczny. Będę sobie ją czytać po drodze, w jedną i w drugą stronę oglądać. Studiować te techniki, o co chodzi, jak to się maluje. Bardzo fajna. Jak mi się spodoba, to może jeszcze sobie kupię następne. O, a to jest druga osoba, która maluje w podobnym stylu. Nazywa się Flora Bowley. Flora ma konto na Instagramie, na Facebooku oraz teraz ma na YouTubie fajne filmiki i robi właśnie warsztaty online. Fajne są te obrazy, ale to nie jest mój styl. Tamte kwiaty jednak do mnie przemawiają, natomiast te obrazki, no tak jak mówię, to nie jest mój styl.